Dzisiejsze spotkanie w formie treningu otwartego, Daniel, tak jak pamiętasz, powiedział, to mistrz świata z Kurtywy, chociażby zawodnik lubelskiego klubu karatu tradycyjnego. No i przede wszystkim postać, która udziela się w wielu frontach, nie tylko w froncie sportowym, ale również chociażby charytatywnym. Może ja już nie będę przeciągał, oto głos Danielowi. Dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam bardzo mało czasu, 45 minut. Ciężko jest w tak krótkim czasie tak dużo przekazać. Ja tylko powiem pokrótce. Pochodzę z małego miasteczka Biłgora i w województwie lubelskim. I jako młody chłopiec uprawiałem wiele sportów. Piłkę nożną, ręczną, siatkową, koszykówkę. Grałem w tenisa stołowego. I w każdym z tych sportów starałem się osiągnąć doskonałość. Gdzieś tam byłem albo królem strzelców, albo najlepszym. Na przykład tenisie stołowym i spotkałem się ze wspaniałą sztuką walki karate tradycyjne za sprawą mojego nauczyciela Andrzeja Maciejewskiego, który był mistrzem świata i tak jak młody uczeń patrzył na swojego mistrza, kiedyś też chciałem zostać mistrzem świata. Przez 16 lat ciężko pracowałem dzień w dzień, tydzień w tydzień, miesiąc w miesiąc, rok w rok po to, żeby zdobyć tytuł mistrza świata. Nie jest to łatwe, ja tylko chciałem powiedzieć, że karate w chwili obecnej w samym Lublinie ćwiczy 500 osób, w całym województwie ponad 1000, a w Polsce myślę, że około 15 tysięcy. Na całym świecie jest to rzesza naprawdę dużych zwolenników. Samych sztuk walki też jest bardzo dużo. Karate jest to sztuka walki samoobrony. Uwaga, samoobrony. Nie służy agresji, nie służy temu, żebyśmy wykorzystywali to przeciwko komuś innemu. Jest to przede wszystkim sztuka rozwoju. I teraz, dlaczego o tym mówię? Gdyby człowiek, który, nie wiem, chodził po dyskotekach i się rozbijał, czy rozwalał cegłówki głową, wykonywał takie rzeczy, to nie zostałby wydarzeniem roku. Mi udało się zostać w 2008 roku poprzez zdobycie Mistrzostwa Świata wydarzeniem roku w województwie lubelskim. Jaka to jest prestiżowa nagroda, to tylko tyle mogę powiedzieć, że zagłosowało na mnie 60 tysięcy osób w całym województwie. Drugie miejsce miało lotnisko w Świdniku, trzecie miejsce most w Puławach. Także tutaj ludzie wybrali człowieka i nie takiego człowieka, co przyszedł i kogoś rozbijał, czy rozwalał deski, czy cegłówki, tylko człowieka, który, tak jak tutaj Kamil powiedział, w jakiś sposób się angażuje i charytatywnie, i pomaga ludziom. Ja czuję się swojego rodzaju misjonarzem. Moim celem jest szerzenie pozytywnej energii wokół społeczeństwa. I tylko tyle mogę powiedzieć, że prowadzę zajęcia w 4 przedszkolach. Prowadzę akcje z przedszkolakami 3 i 5. Prowadzę zajęcia w Szkole Międzynarodowej w Paderewskim. Prowadzę zajęcia ze studentami. Mam grupy przedszkolne, mam grupy studenckie, szkoły podstawowe i młodzieżowe, ale także mam grupy rodzinne, gdzie rodzice razem ze swoimi dziećmi przychodzą. Na jednej grupie ćwiczy sędzia sądu, prokurator i adwokat. Przychodzą lekarze, nauczyciele. Gdyby te osoby chciały się bić, tak? Chciałyby uczyć się agresji, to podejrzewam, że nie przyszliby do mnie. Gdyby rodzina taka chciała, nie wiem, w jakiś sposób tą swoją agresję, która gdzieś tam może gdzieś jest, wydobyć, to też by do mnie nie przychodziło. Także chciałbym wam pokazać, że karate to jest coś więcej niż tylko machanie ręką i nogą i jest to przede wszystkim sztuka rozwoju. Dzięki karate ja z małego miasteczka, spod bloku, ja byłem tak samo jak wy, spod bloku, gdzie moi koledzy do tej pory pod tym blokiem siedzą i piją piwo. Po prostu wyszedłem, podróżowałem po całym świecie, miałem okazję poznawać wspaniałych ludzi. No i jeżeli ktoś podróżuje, no to też można się dużo więcej nauczyć. Miałem takie szczęście, że 4 lata z rzędu jeździłem do Stanów Zjednoczonych, do takiego mistrza, który nazywał się Hidetaka Nishiyama. I to była osoba, która bezpośrednio ćwiczyła od twórcy karate. To wiedzę miałem od źródła i no, żeby pojechać do takich Stanów Zjednoczonych, ja musiałem z własnej kieszeni zapłacić 6 tysięcy na przykład w 2 tygodnie, ale to się opłacało, była to inwestycja. Natomiast no, wy macie to wiedzę za darmo, a sami wiecie, że w dzisiejszych czasach no, wiedza już może na etapie studiów i wyżej bardzo dużo kosztuje. Także chciałbym się z wami podzielić tą wiedzą. Mam nadzieję, że jak najwięcej z tego zapamiętacie. No i w międzyczasie będę chciał wam przemycić, co to jest karate. Jeszcze raz przypomnę, karate to nie jest tylko machnięcie ręką i nogą, tylko jest to coś więcej. Polska jest takim dosyć krajem, zwłaszcza z historii, wojowniczym, że gdzieś ta walka jest cały czas w nas, cały czas drzemie, ale też ważne jest to, że w trakcie pokoju, żebyśmy też walczyli o wszystko. Żeby nie było czegoś takiego, że tylko jak jest
ktoś nas atakuje, to wtedy jest pospolite ruszenie, jesteśmy w stanie się zmobilizować. Chodzi, żeby każdego dnia robić coś też dla kogoś innego. I to jest moja misja. Ja dzięki karate po prostu poznałem wspaniałych ludzi i jestem lepszy. Dzięki temu, że ćwiczę codziennie, rozwijam się, pracuję nad samym sobą, mam do czynienia z ludźmi i staram się im pomóc. W Stanach Zjednoczonych jest takie powiedzenie, nie pytaj się, co kraj zrobi dla ciebie, tylko co ty możesz zrobić dla niego. I zastanówcie się sami, co wy w tym momencie robicie dla Polski, tak, dla tego miasta, bo to jest bardzo ważne. Nie chodzi o to, żeby życie przeżyć jako egzystencji w dzisiejszych czasach cywilizacyjnych, czyli telewizor, komputer i pieniądz. Oczywiście pieniądz rządzi światem, ale tutaj też jest ważne to, żeby też coś po sobie zostawić. Jak będziecie mieli, nie wiem, 60-80 lat, a z takimi ludźmi też przychodzi im się spotykać i przyjaźnić, to zawsze na koniec życia człowiek się zastanawia, co po nim zostało i co w życiu zrobił. Wy jesteście jeszcze na początku tego etapu, ale już możecie to zrobić, już możecie pójść drogą rozwoju. I to jest karate. Karate jako droga rozwoju, droga samodoskonalenia. Jak zacząłem ćwiczyć, to nabierałem pokory. Pokory do życia, pokory do innych osób, szacunku. Znaczy naprawdę, same pozytywy i też chciałbym to w tak krótkim czasie wam przekazać, bo nie jest to łatwe. Wszystko, co robimy w karate, ma znaczenie. Ponieważ zajmujemy się sztuką, a w sztuce najważniejsze są szczegóły, my też te szczegóły musimy opanować. Wszystkie techniki w karate muszą, jeżeli ćwiczę z partnerem, być wykonywane z kontrolą. Popatrzcie, jeżeli mam przeciwnika i ćwiczę razem z nim... Zobaczcie, ale teraz, jak ja bym to zrobił 5 cm dalej, byłaby różnica? Okej, nie ruszaj się. To samo na przykład z techniką nożną. Ale jakbym chciał, mógłbym. Dlatego musimy kontrolować, halo, słuchajcie, musimy kontrolować swoje ciało i swoje emocje. Z jednej strony partner musi mieć stabilne emocje, musi przyzwyczaić do technik, żeby się nie przestraszyć, bo stres powoduje dezorientację. Z drugiej strony ten, który atakuje, musi wykonać technikę z pełną siłą, z użyciem całego ciała, umysłu, a nie tylko samą ręką. Teraz, bardzo ważne, karate wywodzi się z miecza, ze sztuki miecza japońskiego. Jak widzieliście na przykład, nie wiem, na jakichś filmach samurajskich, to samuraj nie walczył w ten sposób jak nasi rycerze. Z tym wielkim tym toporem, tak? Czy z tym wielkim mieczem, czy tak jak na przykład we Francji machali i nic z tego nie wynikało, dopiero gdzieś tam po pół godziny męczył się człowiek i dopiero atakował. Samuraj miał miecz, jego walka, koniec. Raz, dwa, do trzech technik. Albo nie było ręki, tłowia, głowy, nogi. Nie wiem, czy wiecie, miecz samurajski jest najlepszą bronią białą, tak, na świecie. Tam przez ci wielcy mistrzowie, którzy, płatnicy, tak, ci wielcy mistrzowie, którzy zajmują się tym mieczem, to go wykuwają w przeciągu 2, a nawet do 5 lat niektórzy. Tam jest naprawdę wielka struktura różnych metali i z jednej strony on jest bardzo ostry, tak, a z drugiej strony plastyczny i wytrzymały. Okay? I teraz, jeśli chodzi o strategię miecza japońskiego, liczy się jak najkrótszy ruch, jak najlepszy efekt. Rozumiemy to? I teraz w karate nie chodzi o to, żebyśmy machali ręką czy nogą, tylko w karate chodzi o to, żeby z naszego ciała stworzyć broń. Tego karate samo oznacza pusta ręka, pusta dłoń, a naszą bronią jest nasze ciało. I teraz, te wszystkie rzeczy, o których wam mówiłem. Jak mam głowę do przodu, no to wiadomo, kręgosłup już nie jest wyprostowany, gdzieś tam to odrzuca. Jak barki oderwę, to ciało już też nie jest połączone. Puszczę kość ogonową, już jest problem. Ale jeżeli jestem wyprostowany, to jestem pewny siebie. Ho! Jeżeli użyję do tego wydechu. Ha! Jeżeli użyję do tego okrzyku. Ja! Jeżeli użyję do tego pracy bioder. Ja! Jeżeli użyję do tego elementów pleców. Ja! Jeżeli użyję do tego przejścia. Wszystko jest to dobrze. Ale uwaga, gdybym chciał finish, koniec. I to się w karate nazywa todome, cios kończący. Powtórzcie, todome. Czyli nie, uwaga, ilość, a jakość. Jak przełożymy to sobie na życie, to w naszych czasach, tak, nie chodzi o to, żeby się napracować, tylko chodzi o to, jaki jest efekt. Jeżeli my na przykład napracowałeś się, zrobiłeś to i to,
Zrobiłem, ale pracowałem ciężko. No dobra, jaki jest tego efekt? Efektu nie ma, ale ciężko pracowałem. Ale to nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby w taki sposób wykonać cokolwiek w życiu, żeby to miało. Niektórzy, ja znam takich ludzi, niektórzy ludzie, wykonując jeden ruch, mówię na przykład o biznesie, są ustawieni na ileś tam pokoleń swojej rodziny. Rozumiecie to? Czyli wszystko zależy od naszej głowy, od naszego podejścia. Czasami jest tak, że ktoś chciałby nas zaatakować, jeżeli jesteśmy słabi. I czasami są takie momenty. Ale jeżeli chcemy kogoś zaatakować, to atakujemy go w tym momencie, kiedy on chce nas zaatakować. I to jest najlepsze mistrzostwo w karate, czyli zwyciężyć bez walki. Są takie elementy i wierzcie mi, można to zrobić, tylko trzeba to przećwiczyć i popracować. Kiedyś w Japonii było Bushido, czyli droga wojownika. Jak ktoś interesuje się historią Japonii, przez tysiąclecia się nie liczy. Teraz w Japonii nazywa się to Budo, oznacza drogę rozwoju. I ta droga rozwoju w każdej dziedzinie. Można być najlepszym w malowaniu obrazów. Mam taki przyjaciół. Można być najlepszym, co ciągle się doskonalić w tych dziedzinach. Nie wiem, nawet w fabryce robiąc coś przez ileś godzin, dochodzimy do jakiejś perfekcji. To cały czas robimy. 8 godzin w dzień. Można być najlepszym w układaniu kwiatów. Tak? Czy w każdym z innych dziedzin naszego życia. Dlaczego o tym mówię? Chodzi o to, żeby się cały czas rozwijać. Żeby nasze podejście nie było, kiedy ta emerytura? O, 67 lat. O kurczę, ja nie wiem, co to jest emerytura. Ja będę przez całe życie, póki żyję, będę się uczył i rozwijał. I to daje karatę. Ciągły rozwój. Teraz, te osoby, o których wam mówiłem, czyli biznesmeni i tak dalej, nauczyciele, lekarze, policjanci, sędzia sądu, wszyscy przychodzą właśnie po to, żeby rozwijać samego siebie. A to, jacy są na sali, będzie decydowało o tym, jacy będą w życiu zawodowym osobistym. Jaka jest różnica, pytanie do was, między japońskim uczniem a amerykańskim? Jak ktoś każe się japońskiemu powiedzieć, to on się w ogóle nie zastanawia. Tam zawsze było haj, os. Bo tak było z pokolenia na pokolenie. Tak? A amerykański nie powie haj, tylko powie why. Dlaczego? I sensei Nishiyama po II wojnie, czyli ta osoba, którą ja do niego jeździłem, był odpowiedzialny za wysyłanie po II wojnie instruktorów na świat, sam siebie wysłał do Stanów Zjednoczonych. I dzięki temu, że taki uczeń amerykański nie było tylko haj, 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 tak mistrzu i się kłaniał, pytał, ale dlaczego mistrzu? I on się nagle musiał zastanawiać, dlaczego tak, a nie inaczej. Dlatego nie bójcie się pytać. Cokolwiek was zawsze notuje, zawsze się pytajcie. To rolą nauczyciela jest znaleźć odpowiedź na to pytanie. Jeżeli nie zna, to znaczy, że musi się ciągle edukować. Rozumiecie to? I dzięki temu ta wiedza naprawdę poszła o wiele dalej.